Zapraszamy Państwa do zapoznania się z planem pracy naszego klubu na miesiąc marzec. 1 marca, godzina 10.00, manualne zajęcia integracyjne junior, senior z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 2 w Pile pod tytułem Zaczarowany świat modeliny. 1 marca, piątek, godzina 15.00, skrable. 2 marca, sobota, godzina 16.00, tylko dans ma sens, zabawa karnawałowa. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato. 4 marca, godzina 12, spotkanie z zastępcą dyrektora Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji Mirosławem Nalepą. 4 marca, poniedziałek, godzina 15, ślemik, rozgrywki w cztery kolory i bez atu. 5 marca, wtorek, godzina 10, zmalujmy coś razem, plama zaprasza, warsztaty. 5 marca, wtorek, godzina 16, śledzik, czyli podkoziołek, ostatki na parkiecie. 6 marca, środa, godzina 9, na dzień dobry, filanki, próba zespołu. 6 marca, środa, godzina 10, zatrzymane w czasie, zajęcia sekcji ceramicznej Amfora. 6 marca, środa, godzina 11, churalne śpiewanie na wszystkie troski, próba chóru Srebrna Nuta. 6 marca, środa, 15 godzina, Remi Brydża, ciąg dalszy, rozgrywki, część pierwsza. 7 marca, czwartek, godzina 9.30, skleroza nam nie grozi, próba kabaretu. 7 marca, czwartek, godzina 10.00, warsztaty plastyczne dla słuchaczy Nadodeckiego Uniwersytetu III wieku. 7 marca, czwartek, godzina 11.30, rozśpiewany poranek zespołem Balada. 7 marca, czwartek, godzina 15, Czarna Bila Kobiet, część pierwsza. 7 marca, czwartek, godzina 16, spotkanie z florystyką. 8 marca, piątek, godzina 10.00, wykład o historii miasta. Pilskie lata Elfrydy Alicji Kur. Szanowni Państwo, zapraszam na spotkanie z najbardziej znaną na świecie pilanką Elfrydą Alicją Kur, znaną jako Pite Kur lub jako Jo Michali. Jest ona, jak wiadomo, autorką znanego na całym świecie dziennika wojennego, który powstawał w naszym mieście w latach 1914-1918. Dziennik ten jest uznawany na świecie za jeden z najlepszych dokumentów, jaki napisał cywil podczas I wojny światowej. Jak być może Państwo wiecie, w grudniu 2017 roku ukazał się jego polski przekład, przy którym również miałem okazję pracować. Podczas naszego spotkania powiem Państwu o pilskich latach naszej bohaterki, które ukształtowały ją na resztę życia. Pokażą nieznane zdjęcia rodziny, która mieszkała w naszym mieście od pokoleń. Będzie to pewnego rodzaju uzupełnienie do naszej książki. Zapraszam, będzie ciekawie. 8 marca, piątek, godzina 16, gimnastyka mózgu dla kobiet, 8 marca na wesoło. 9 marca, sobota, godzina 16, panowie, paniom i odwrotnie, dzień kobiet i dzień mężczyzn z klubowymi zespołami. 11 marca, poniedziałek, godzina 15, czterech do brydża. Rozgrywki sekcji Szlemik. 12 marca, wtorek, godzina 10. Zmalujmy coś razem. Sekcja Plama zaprasza. Warsztaty. 12 marca, wtorek, godzina 15. Tysiąc w sam raz. Rozgrywki, część pierwsza. 13 marca, środa, godzina 9.
Na dzień dobry, Pilanki. Próba zespołu. 13 marca, środa, godzina 10. Zatrzymane w czasie. Zajęcia sekcji plastyczno-ceramicznej Amfora. 13 marca, środa, godzina 11. Churalne śpiewanie na wszystkie troski. Próba chóru, srebrna nuta. 13 marca, środa, godzina 15. Piła inaczej, z cyklu Spacery historyczne. Szanowni Państwo, zapraszam na pierwszy serii spacerów historycznych po naszym mieście. Podczas tych spotkań opowiem Państwu o historiach, które rozgrywały się na naszych jakże dobrze znanych ulicach. Mam nadzieję, że historie będą dla Państwa nieznane, a przez to ciekawe. Do zobaczenia. 13 marca, środa, godzina 16. Tęga głowa. Konkurs wiedzy powszechnej. 14 marca, czwartek, godzina 9.30. Skleroza na mnie grozi. Próba kabaretu. 14 marca, czwartek, godzina 11.30. Rozśpiewany poranek z zespołem Balada. 14 marca, czwartek, godzina 15. Czarna bila mężczyzn, rozgrywki, część pierwsza. 14 marca, czwartek, godzina 16, w oczekiwaniu na wiosnę, zajęcia florystyczne. 15 marca, godzina 15, na szachowym polu, rozgrywki warcabowe. 16 marca, sobota, godzina 11, seniorzy w vivo, występy klubowych zespołów oraz wystawa dorobku sekcji plastycznych. 18 marca, poniedziałek, godzina 15, brydżowy poniedziałek z sekcją Szlemik. 19 marca, wtorek, godzina 10, zmalujmy coś razem. Sekcja Plama zaprasza, warsztaty. 19 marca, wtorek, godzina 15, rybidża, ciąg dalszy, rozgrywki, część druga. 20 marca, środa, godzina 9, na dzień dobry Pilanki, próba zespołu. 20 marca, środa, godzina 10, zatrzymane w czasie, zajęcia sekcji ceramicznej Amfora. 20 marca, środa, godzina 11, churalne śpiewanie na wszystkie troski, próba chóru, srebrna nuta. 20 marca, środa, godzina 16, dart dla każdego, konkurs, rzutek. 21 marca, czwartek, godzina 9.30, skleroza na mnie grozi, próba kabaretu. 21 marca, czwartek, godzina 11.30, rozśpiewany poranek z zespołem Ballada. 21 marca, czwartek, godzina 12, kuferek różności, zajęcia rękodzielnicze. 21 marca, czwartek, godzina 15, pierwszy dzień wiosny z Teatrem UBU oraz sekcją kulinarną Smak. Zapisy. 22 marca, piątek, godzina 15, czarna bila dla kobiet, część druga. 23 marca, sobota, o godzinie 16, pokaz zdjęć klubowych. 25 marca, poniedziałek, godzina 15, Szlemik gra, rozgrywki brydżowe. 26 marca, wtorek, godzina 10, zmalujemy coś razem, sekcja Plama zaprasza, warsztaty. 26 marca, wtorek, godzina 15, tysiąc sam raz. Rozgrywki, część druga. 27 marca, środa, godzina 9. Na dzień dobry, Pilanki, próba zespołu. 27 marca, środa, godzina 10. Zatrzymane w czasie. Zajęcia sekcji ceramicznej Amfora. 27 marca, środa, godzina 11. Churalne śpiewanie na wszystkie troski. Próba chóru, srebrna nuta. 27 marca, godzina 15,
Skrable, część druga. 27 marca, środa, godzina 16, popołudnie dla zdrowia. Kręgosłup sprawny na lata. Spotkanie z rehabilitantem. 28 marca, czwartek, godzina 9.30. Skleroza nam nie grozi, próba kabaretu. 28 marca, czwartek, godzina 11.30. Rozśpiewany poranek z zespołem Ballada. 28 marca, czwartek, godzina 15. Czarna Bila Mężczyzn, rozgrywki, część druga. 28 marca, czwartek, godzina 16, florystyka, wiosenne inspiracje. 29 marca, piątek, godzina 16, zebranie sekcji imieniem Janka Kosa, spotkanie organizacyjne. Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby postrzelać w naszej sekcji strzeleckiej Janka Kosa. I tak szybciutko o tym, z czego będziemy strzelać, bo dokonaliśmy zakupu nowego sprzętu. To jest piękny drewniany Hudson Striker 1000, bardzo mocna wiatrówka, bardzo nowoczesna, z optyką i systemem TrueGlow do strzelania również w ciężkich, trudnych warunkach z kompensatorem na lufie. Bardzo przyjemny sprzęcik. No i Hudsona 90, która jest po generalnym remoncie mocno zmodernizowana. Też piękna maszyna do strzelania. W podobnym systemie, z tym, że na lufie bez kompensacji. Postrzelamy też z zabawek typu CO2, czyli z pistoletów napędzanych nabojem CO2. Z takiego to Waltera P99. Z bardzo przyjemnej amunicji 4,5 mm w tym wypadku, z dziobem płaskim i z dziobem ostrym w wersji gamo. Sprawdzimy się też w strzelaniu do tarczy po sportowemu, czyli do strzelania precyzyjnego, ale i postrzelamy dynamicznie do naszego nowego kulochwytu ze zwierzątkami w wersji elektromagnetycznej. Zapraszam. Bardzo ładnie. 30 marca, sobota, godzina 16, występ teatru Gest z Szydłowa. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych propozycji. Do zobaczenia. Czytała Wiktoria Jędrzychowska. Powyższy program pracy Klubu Seniora czytał senior Władysław Kowalski.